I z tej strony Kaspi i powróciliśmy do Hearts of Iron 4. Mam taką nadzieję, że w dwóch, trzech odcinkach chyba skończymy tą serię i nie będę mieć już więcej co do powiedzenia z tym rozwiązaniem serii, ale powiem tak. Cieszę się po części, ponieważ zrobiłem trochę dobrych manewrów, ale naprawdę w niektórych momentach gry pożar się boże, powiedzmy tak. Ale w ogólnym rozrachunku myślę, że dosyć w miarę odpowiedziałem sobie na pytanka jakieś, które miałbym teraz wykonywać. Dlaczego tutaj tak robicie? Chwileczkę, chcę, żebyście zrobili tutaj jeszcze w tym miejscu front i zdobyli tu armię. Tak. I ogólnie myślę, że nie jest to jakaś super zły wynik wobec mnie, ale nie jest też on super jakiś owocny. Ale według mnie jest na tyle wyczuwalna różnica, że no cóż, pewnie jeżeli bym grał bardziej agresywnie, wiele rzeczy by było już dawno temu podbitych. Ale nie udało mi się tego zrobić i no cóż, męczymy się praktycznie do samego końca. Zobaczymy też, być może wezmę tutaj, spróbuję zaatakować już... O, Brazylia kapituluje, super. Następne państewko, które nie będzie mi tu sprawiać problemów na później. Niech tylko mi tutaj zniszczą te terytoria i jeżeli tutaj się skończy, to już nie powinno być żadnego problemiku z tym. Tak to mogę też podsumować całą tą gierkę pod jednym względem. Część decyzji, które podejmuje komputer, jest strasznie dziwnych i myślę, że tutaj to powinni dalej naprawiać pod tym względem rozgrywkę. Ale cóż, nie mogę jakoś też wpływać na twórców gry. Jakoś nigdy nie byłem też tak bardzo jakoś ochoczy, żeby zmieniać całkowicie grę czy cokolwiek w ten sposób, ale no, czasami jednak te rozwiązania, które są na tym poletku, to powinny być w niektórych momentach zmienione. Tak jak na przykład w Hearts of Iron, tylko w... Zaraz. Jak tamten się zwał? Chwileczkę. Muszę sobie przypomnieć. Europa Universalis. O. Europie Universalis 4. Jeżeli czasami mamy mieć kontrolę nad czymś, to nie mamy w ogóle kontroli nad niczym. To jest takie po części śmieszno, żałosne, więc nie powinienem się tak śmiać, ale no cóż. Według mnie gry Paradoksu mają właśnie tutaj problem ten, że po prostu nie mają czasami... komputer nie ma pomysłu, co ze sobą zrobić. O, powiedzmy to tak. I to jest, myślę, że najważniejszy problem całej tej... tych gierek od Paradoksu. A tak, poza tym uważam, że ta gra jest bardzo przyjemna jak inne gry tej firmy. Na razie tylko posiadam dwie, więc w sensie dwie serii, czyli Europa Universalis i
Hearts of Iron, może tam w jakimś okresie następnym będę już kupował jakieś inne, wykupię jakieś inne tytuły, ale na razie nie chcę po prostu. Nie czuję jakoś też potrzeby, by grać typowo w ten rodzaj gierek, o, też tak namiętnie za dużo, bo to co za dużo to nie jest zdrowo. Przynajmniej w mojej ocenie. Jak tu wygląda sytuacja na tym froncie? Naprawdę, zaatakujcie tutaj. No, dziękuję bardzo. Zaatakujcie od razu tu. Nie chcę atakować tych tutaj państewek w tym momencie z jednego powodu. Nie mamy jakkolwiek tutaj tego wykorzystać jakby możliwości późniejszej rozwiązania kwestii tych państewek. Więc na razie nie chcę też atakować, bo to było po prostu rozrzucenie, praktycznie takie całkowite rozdrobnienie moich sił, które mam obecnie. Nie myślę, że to jest... nie myślę... to, że ja nie myślę, to jest jedna rzecz. Nie uważam, że ten pomysł będzie najlepszy. Więc na razie tutaj odczekajmy. Okej, tutaj ładnie. Wszystkie te walki są dosyć monotonne i przewidywalne, ale nie, nic złego nie znaczy, przynajmniej w mojej ocenie. Ale niech w końcu tą Panamę zdobędą, bo to naprawdę jest takim głównym chyba motywem przewodnim w tym całym problemie, który widzę. Pokażcie mi, jak Amerykanie. Dobrze. Amerykanie już nie mają prawie niczego. Zrobimy może inny myk taki. Bo widzę, że tutaj mają już za dużo samolotów. I przerzucę to, co mam obecnie, na to miejsce, by nie mogli tak łatwo sobie przejmować moich jednostek. Zobaczymy, czy to coś da. I jeżeli coś da, to spróbowałbym wyrzucić parę atomówek, które rozwiążą trochę kwestie sporne. Być może nie powinienem tak rzucać nimi na prawo i lewo, ale według mnie najważniejszym motywem nie jest sama gospodarka, której już też nawet praktycznie nie uważam, że nawet powinienem ją tak męczyć, a już zwycięstwo jak najszybsze i jak najmniej okupiona stratami dużymi. I tylko oczekuję po prostu na wynik tej całej rozprawy, która tutaj wygląda w miarę w porządku. Jedynie co myślę, że jednak tutaj w niektórych momentach gra nie jest super przyjemna. Okej, gdzie mamy flotylę moją, jakąkolwiek, bo raczej już myślę, że nie powinno być problemu, by znaleźć i zniszczyć tutaj, żebyśmy mieli. I jak wygląda? No, chcę się dowiedzieć. No dobra, okej. Jeszcze? Ja pierdziu, to oni mają tyle tych fabryk tutaj. Oki, najważniejsze stało się jasne i myślę, że taką widoczną rozprawą punktową nie chce mi się tych tutaj terytoriów atakować. Jedynie co bym mógł wziąć, chyba dołączyć tutaj tą armię i by atakowała w te miejsce i przejęła je jak najszybciej, jeżeli będzie to możliwe. Co innego mógłbym powiedzieć? Zapotrzebowanie jest dalej. Też myślę, że za dużo się działo w niektórych momentach gry,
więc nie miałem tu nawet szans jakoś, tak powiedzmy sobie szczerze, jakoś konkretniej komentować tego wszystkiego, co się później jakoś w inny sposób niż obecne sytuacyjki mówić i tylko dodawać może parę jakichś złorzeczeń wobec niektórych państw, ale Wenezuela. No dobra, okej. Okay. Wenezuelę, czym twoje armie? Tylko dlaczego naprawdę chcesz tak mnie tu pokarać? I to przerzućmy sobie tu. I stwórzmy sobie tak. Ataki. Jeszcze coś tu mamy. Aha, tutaj mamy 15 dywizji. Niech się wszystko dołączy tutaj, jasne. Jeszcze coś tu zostało mi? Nie, nic nie mamy więcej. Myślę też, że dodamy jakiegoś w miarę sensownego generała. Przynajmniej tam... Zaraz zobaczymy, czy jakiś będzie fajny. Czwórka, dobra. Jasne. Dobrze. I myślę, że zrobimy coś takiego jak... Po prostu atak tu. Nie. Jeszcze raz. Tu. I w ten sposób zaatakujcie to. Jasne. Okej. Czy coś jeszcze takiego tutaj... Myślę, że południe nie sprawi mi problemów. Nie po, bo zaraz tu powinny też chyba tej armii, co tutaj są na północ, też powinny wysyłać już jakieś dodatkowe siły. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale zobaczymy. Tu, niuczek, proszę bardzo, dla was. Normalnie rozdaję jak cukierki. Tak, co zostanie mi? Kolumbia, Urugwaj, Panama. O, Australia, super. Dobra, myślę, że zrobimy coś takiego. Pyk. I postarajmy się tu zrobić. I jeżeli coś będziecie chcieli, to wyślę wam jeszcze tutaj jakąś marynarkę wojenną, która będzie tutaj. Okej. Tak. Nie mogę. Ale zrobimy coś takiego. Myślę, że to będzie bardzo przyjemny teraz. Taki atak, a tu dalej nic nie zrobiliśmy. Ha, dobrze, dobra moja. Ale widzę, że już raczej nie powinienem mieć problemu na pewno. O, Urugwaj, jasne. Dobrze, następne państwo kapituluje, więc tutaj zrobimy coś takiego jak wsparcie lotniskowców, chociaż nie mamy ich. Lotniskowce wspierają pancerniki, ułatwiając im przejście do obrony. Od obrony do ataku. Powolne okręty liniowe potrzebują pomocy wszechstronnych jednostek mogących przeprowadzić zwiad powietrzny i szybkie uderzenia. Jasne. Jeszcze coś tu widzę. Nadwyżka. Aha, czyli mogę już nie kupywać tego. Eksport. Tutaj jest import. Nie potrzebujemy. Zapotrzebowanie. Widzę, że gumy mamy mało. Haha. I wolframu. Jasne. Proszę bardzo. Jeszcze pokażcie mi, jak tu wygląda cała sytuacja. Dobrze. Za chwilę zdobędziemy następną linię ataku i będę chciał tutaj zaatakować już do samego Chile. Myślę, że innych tu już nie ma możliwości. O, klasa Q, czyli to już jest dobre. I myślę, że zrobimy sobie jakieś już klasę P. O, tutaj. Okręty klasy P był projektem krążownika ciężkiego zaklasyfikowanego oficjalnie przez Kriegsmarine jako Panzerschiff, okręt pancerny. Te stalowe kolosy o wyporności niemal 24 tysięcy ton były tylko o 3000 ton lżejsze i jednocześnie o 55 metrów dłuższe od pancerników klasy New York. Uzbrojenie stanowiło 6 dział kalibru
280 mm w dwóch potrójnych wieżach. Jasne. Jeee! Teraz mogę zrobić tutaj jeszcze paręnaście jakichś innych czołgów. Zaraz tutaj chwileczkę. Muszę teraz pozmieniać to wszystko, co mamy obecnie. W ten sposób. Chcę zrobić czołgi E-50. Gdzie one są? E-50, nowoczesne czołgi. Aha, dobra, w ten sposób oni robią tutaj. Okej, zrobimy sobie tak, nie Pantery, tylko E-50 jako nowoczesne czołgi i później żebyśmy produkowali je. Okej, tutaj tam zrobimy sobie to, trudno. Jeszcze chciałbym tutaj zrobić krążowniki ciężkie, możemy zmienić. Krążownik ciężki nie, pancerników też chyba nie mogę. Tak, nie mogę zmienić. Tutaj krążowniki lekkie mogę zmienić. Jasne. Krążownik lekki na czwarty poziom, jasne. I niszczyciele mam już na czwartym poziomie, ok. I co tu się dzieje? O! Irakijskie lotnictwo mnie próbuje atakować, ok. Tutaj widzę, że dużo jeszcze mają sił dodatkowych Amerykanie. Chyba nie. Amerykanie też tutaj, kurde, wszędzie włażą normalnie, bez sensu. Zmniejszmy ten plan ataku i zrobimy nową linię ofensywną. Po prostu coś takiego. Idźcie i atakujcie. I tyle. Nie chce mi się patrzeć już, co będziecie kminić z tym. Jak tu wygląda? Atak jest dosyć, myślę, w porządku przeprowadzany. Tutaj też zostało mi tylko oczekiwać na nieuchronne zmiany w tym, co mamy, czyli podboju tych państewek wszystkich. Okej, tutaj jest jakiś atak tu. Proszę bardzo. Amerykanie, już powinniście niedługo się poddać. No, jak już macie tak wielki udział w wojnie, to już niedługo naprawdę będzie już być może niewiele co zbierać z tego. O, co tak... Aha, US... w końcu, dobra. Chwileczkę. Chciałem teraz zrobić coś takiego. Tu. Dołączyć wszystko tutaj i chciałem też przygotować sobie też parę jednostek nowych do tego tutaj, by przygotować sobie możliwy atak na Hawanę. Nie, spokojnie, spokojnie, tutaj niech sobie tak robią. Tu chciałem też, byście zdobyli już Kanadę po prostu całkowicie, ile tam wlezie, obojętnie jak. Jeszcze raz tu i tu. No, niech będzie coś takiego i tyle. Przy okazji chciałem sobie wziąć paręnaście dywizji stąd, by tutaj przejąć jakąś inicjatywę od Argentyńczyków, którzy coś chcą mi tu zniszczyć. Nie, wy macie za dużo tego. No, to już jest bardzo fajne. Upadek Nowego Jorku. Aha, po ciężkich walkach ulicznych, w których podobno brali udział uzbrojeni cywile, niemieckie oddziały zdołały zająć Nowy Jork. Prowizoryczne zapory przeciwczołgowe ustawione w 5 Alei nie zdały egzaminu, a grenadierzy pancerni zdobyli Manhattan. Choć musieli wydzierać Amerykanom każdą przecznicę, nieprawda? Japończycy? Nie chcę od was armii, no... przecznicą. Od paru dni wschodnia część miasta stoi w ogniu, który nocą spektakularnie rozświetla niebo. Statua Wolności straciła głowę wskutek trafienia z błąganym pociskiem artyleryjskim, chociaż obecnie nie wiadomo, która ze stron go wystrzeliła. Dobra. Widzę, że jednak tutaj już chyba przejdzie to bardzo szybko.
Azja, jak to wygląda? Aha, A, tu za dużo chyba mam nawet tych okrętów, powiem szczerze. Inaczej zrobimy. Odłączymy od tej armii. Po prostu, żeby była tak. O, i myślę, że teraz powinna być. No, teraz zmniejszy się ilość tego całego krapu, który obecnie tu widzę. I to też przenieśmy sobie do tej armijki. Dlaczego tutaj oni tak to robią? Ale dobra, tam mniejsza z tym już. Najważniejsze, że ukończyłem to, co chciałem i tyle. Teraz to już nawet nie muszę się przejmować niczym dodatkowym, bo Amerykanie tutaj jeszcze, naprawdę, jeszcze kopią normalnie. Nie, wiecie co? Te jednostki chciałbym dodać do tego miejsca. I tutaj powinien być jakiś, o, Von Kleist i to zrobimy sobie tak i niech zaatakujemy całe to możliwe ataki, niech będą tak prowadzone, jasne. O, myślę, że to będzie lepsze. Niech sobie tutaj przejdą i tyle. Co tutaj ma być? Okej, jasne. Nie ma problemu. No ale nie, teraz to już raczej nie powinniśmy mieć żadnego problemu już jakiegokolwiek już nawet z tym, co tu się dzieje. Okej. A tak, co jeszcze zostało? Jeszcze nam państewka Kanada. Oczywiście, padnie za chwilę. Nowa Zelandia może być problemem, ale też nie powinna wytrzymać długo. Kolumbia, Ekwador, Panama, Argentyna, Chile. Okej. A pokażcie mi Azjaci jeszcze. Nie za ciekawie to wygląda, ale idziemy też do przodu w tym miejscu. Dobrze. Wiecie co? Nawet dajmy tutaj do tej armii azjatyckiej jakieś może nowe siły. Usuńmy ten plan i zrobimy sobie coś takiego. Atak i atak. Myślę, że coś takiego niech będzie tam. Dalej zrobimy to, będzie można wykonać ten plan całkowicie i bezwarunkowo. Tu chodź. Nie wiem, o co chodzi tutaj z tym wszystkim, ale okej. Okej, jeszcze tu zrobiłbym sobie już uzasadnij cel wojenny, bo to bez sensu, żebyśmy tu już widzieli te państewka. Jak przecież i tak za chwilę je będziemy mieli podbijać. Tak to co? Zostało mi już naprawdę nic niewiele, nie wiem. Aha, ty tutaj walczysz. Boliwia. Ty pewnie jeszcze mi tu zostałaś. Łoki. Jak tu wygląda wszystko? Dobra. Naprawdę. Powiedzmy sobie szczerze. O, upadek Waszyngtonu. Dobra. Jasne, upadek Waszyngtonu. Bitwa o Waszyngton dobiegła końca, gdy niemieckie oddziały nacierające wzdłuż Potomaku zniszczyły ostatnie punkty. Kilka. O, i tak chcę tu zrobić, bo coś nie podoba mi się ten motyw. Okej. Dobra. Teraz możemy dokończyć. Potomaku zniszczyły ostatnie punkty oporu. Nad miastem unosi się całun dymu, który ponoć jest częściowo efektem masowego i rozpaczliwego palenia tajnych dokumentów przez agentów OSS. Oddziały Waffen-SS po krótkiej wymianie ognia z członkami Secret Service zajęły Biały Dom, ale wszystko wskazuje na to, że prezydent został ewakuowany parę dni temu. Jasne, nie ma problemu. To mi się podoba. Chciałbym naprawdę zrobić coś takiego. Dziękuję.
No, tutaj atakujecie Kanadyjczyków, co jest bardzo miłe. Tutaj przygotowujemy się do tego ataku. Tutaj też idzie w miarę to w porządku. Jedynie co, to praktycznie mi zostało tylko na południu te ataki. Dlaczego nie atakujecie tutaj? Powiedzcie mi szczerze. Mamy jakieś tutaj lotniski? Lotniska? Kurde. Nawet się wysłowić człowiek nie umie jak normalny, cywilizowany jakiś, tylko jakieś głupoty wygaduje. I chciałem tutaj zobaczyć sobie, gdzie jest... O, tu. To. Chcę te dwie rzeczy i zaraz będziemy zrzucać po prostu niuczki małe na południową część Afryki. Bo inaczej chyba raczej nie podejmiemy tu jakiejkolwiek innej inwazji. Okej, tutaj jest to wszystko fajne. Jasne, zróbmy sobie to. Niech otrzymajmy te terytoria. Widzę, że wszystko już dodajecie tutaj, co? Lubicie takie mnie wkurzania robić. Okej, dodajmy tutaj. Widzę, że jeszcze dalej mamy dodatkowe siły, które muszę dołączyć tutaj, jasne. Jeszcze gdzie tu mamy, okej. Następne do tego miejsca. Tutaj też bym chciał to wszystko przyłączyć do tego, co mogę. Tutaj następne jeszcze mi zostało coś. Dobra, już coraz mniej tych kibździł i bździ. I coś jeszcze tutaj zostało mi? O, pewnie moje jeszcze. No. I to dobre będzie. Teraz to już chcę zobaczyć. Tak, dołączmy wszystkie jednostki, które mogę tutaj. I niech sobie wykonują już dalej resztę ruchów, które możemy. Przynajmniej mam taką nadzieję, że coś to da mi. Dobrze. Tutaj widzę, że przejmujemy całą inicjatywę. I chyba za chwilę będę musiał tą armię przerzucić sobie już na południe. Bo inaczej chyba nie będziemy mieć tutaj innych dodatkowych informacji, które by były jakieś przydatne. Ołki. Nie ma problemu, za mało zasobów, zapotrzebowanie na chrom. Nie ma problemu. Macie. Tutaj jak wygląda? Będę musiał naprawdę tutaj wysłać za chwilę cały mój pochód pancerny i tyle. Wrzucę każdy możliwy punkt zaczepny jeszcze. Bo inaczej chyba tego nie można nazwać. Okej, tutaj zrobimy coś takiego. Tutaj się transportowe jednostki wszystkie ładnie atakują. Dlaczego ty nie atakujesz tutaj tędy? Nie wiem. Takie trochę dziwne w niektórych momentach to jest, ale dobrze. Niech będzie. Ty zaatakuj tutaj przecież. Możesz tu zaatakować, a ja wtedy tu zniszczę to. Atakuj. Może jak się zbiorę sobie, to może mi się to uda wszystko podbić. Super by było. Tutaj co takiego jeszcze bym mógł zrobić, co by mi naprawdę zainteresowało. O, ci już coś chyba zaczynają kopać, bo nie widzę innego motywu, dlaczego by tak mieli robić. Okej, jeszcze tutaj zapomniałem, mogę niuki zrzucić? Pokażcie mi, czy ja mam przewagę teraz powietrzną. Nie, tutaj to zmieńmy, tutaj nie możemy nic więcej. Dobrze, okej.
Aha, muszę pewnie kliknąć to i to. Jasne. Teraz mogę? Dobra, skończmy tylko tutaj odcineczek na tym, ale przed tym zrzućmy po prostu wszędzie tutaj atomóweczki. Przynajmniej to jest na tyle, myślę, i będziemy się widzieć w następnym odcineczku. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!